Kiszka Krzymińska, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu i witam Państwa słonecznie. Słyszałam, że w Warszawie i w południowych częściach naszego kraju leży śnieg. W Poznaniu świeci słońce, ale tak jeszcze tulipany nie kwitną, jak widzimy na zdjęciach. Musimy trochę jeszcze poczekać, no ale wystawa w Wilanowie jako tradycja na pewno służy podziwianiu tulipanów. Chciałabym Państwa zaprosić właśnie na taką krótką wyprawę w stronę tulipanów, abyśmy mogli się nimi zachwycić. A zachwyt ten właściwie jest już dosyć długi, długotrwający, bo już Turcy, skąd tulipany właściwie przywędrowały do Europy, zachwycali się tulipanami. Na tyle się zachwycali, że dopatrywali się w ich budowie podobieństwa do swoich turbanów. I tulipany zyskały wówczas nazwę dolbent, a było to określenie materiału, z którego upina się turban i rzeczywiście kształt kwiatów może jest nieco podobny. Gdy 400 lat temu tulipany przybyły do Europy, to zaczęto się nimi zachwycać na bardzo wiele różnych sposobów, poprzez chociażby malowanie obrazów. Uwieczniano je, natomiast po lewej stronie jest pokazany także dzban, który właśnie pochodzi z Azji, na którym są widoczne, namalowane tulipany i były one bardzo wtedy pielęgnowane w różnych rodzajach sztuki. Zresztą między innymi świątynie ozdabiano tulipanami, ponieważ nie wolno było wykorzystywać obrazu takiego osobowego boga. I właściwie od tych 400 lat można powiedzieć, że w Europie tymi tulipanami się zachwycamy. Zachwycamy się przede wszystkim kwiatami, bo to jest taka cecha rośliny, taka część rośliny, która stanowi o tym, że wygląda on wyjątkowo, jest on z daleka widoczny. Zachwycamy się nie tylko kolorami, ale też i przeróżnymi kształtami, które jak się okazuje są rzeczywiście bardzo mocno zróżnicowane. Mamy do dyspozycji wiele różnych tulipanów. Szacuje się według różnych źródeł, że jest to 10 tysięcy odmian. Niektórzy nawet podają 15 tysięcy odmian. Tak naprawdę ta wartość może się troszeczkę tutaj różnić. Natomiast znowu odwołam się do tego, co było 400 lat temu w Europie, do tego zachwytu nad tą niesamowitą rośliną. Kiedy to na początku XVII wieku panowała w Holandii tulipomania, czy tulipanomania, kiedy to przede wszystkim ceniono właśnie takie pstrokate
tulipany, jak widzimy na tej rycinie pochodzącej właśnie z tamtych czasów. Piękny tulipan o pstrych kwiatach. To za cebulę właśnie takiej odmiany płacono wówczas krocie. Podaje się, że za jedną cebulkę można było nabyć nawet niezłą kamienicę w Amsterdamie. Tutaj waga co prawda wskazuje, że trzeba było kilka tych cebulek, ale te różne podania, opowieści są rzeczywiście niesamowite, wskazujące właśnie na to, że tulipany były wtedy w cenie. I taki Holender biegł rano na pole i sprawdzał, czy kwiaty już się rozwinęły i czy rzeczywiście może się uznawać za bogacza, jeżeli pojawił się właśnie taki pstry tulipan. Dopiero właściwie 200 lat później odkryto, że no jest przyczyną tej pstrości choroba, właściwie owad, mszyce, które przenoszą chorobę, przenoszą wirusy, które to powodują między innymi rozbicie barwy na tulipanach, chociaż to można powiedzieć jest pewna zaleta, że tak niesamowicie tulipany wyglądają. Tym niemniej okazuje się, że te odmiany, u których pojawia się to zawirusowanie, te rośliny, są w gorszej kondycji. Słabiej się rozwijają, wolniej rosną, z czasem też degenerują. Także to, co widzimy na zdjęciu, posadzono tak naprawdę odmianę o czerwonych kwiatach, jednak okazało się później, że prawie połowa tych roślin jest zawirusowana. Niestety dzisiaj poleca się, aby takie rośliny całkowicie usuwać i to niekoniecznie na kompost. Natomiast nie można pozwolić na to, aby ta choroba przenosiła się na zdrowe rośliny, więc trzeba je niszczyć. Oczywiście można ściąć do wazonu i znowu zachwycać się, jak one pięknie wyglądają, chociaż w następnym roku pewnie już takie nie wyrosną, ale prawdopodobnie ta choroba gdzieś tam się utrzymuje i na pewno w takiej partii się pojawi. Mamy do dyspozycji, proszę Państwa, całe mnóstwo różnych kształtów kwiatów tulipanów, którymi możemy się zachwycać. Zachwyt budzą w zależności pewnie od roku. Na przykład odmiany papuzie, które niesamowicie wyglądają, ponieważ po pierwsze mają bardzo duże kwiaty, po drugie są one postrzępione na brzegu, pokarbowane, no i bardzo szeroko się otwierają. Także taki tulipan w wazonie ścięty, przyniesiony do domu rzeczywiście daje tutaj takie wrażenie bogactwa. Tych odmian papuzich, u których właśnie mamy tą specyficzną cechę, jest bardzo dużo. A tutaj także dodatkowo jeszcze o zazielenionych kwiatach, no dają możliwości właśnie zachwycania się. Co prawda nie każdym pewnie tego typu tulipany się spodobają, ale grupa ta do wyboru, do koloru może tutaj dostarczyć rzeczywiście powodów do zachwytu. Inni będą hołdowali chociażby tulipanom strzępiastym, czyli takim, u których kwiaty są powcinane na brzegu, zupełnie jakbyśmy wzięli nożyczki i próbowali jakąś taką wycinankę robić. Czasami pojawiają się też takie właśnie tutaj wyrostki na kwiatach, które są jakby dodatkowym takim elementem dekoracyjnym. Ci, którzy lubią kwiaty pełne, bardzo takie okazałe, mogą zwrócić swoją uwagę właśnie w stronę takich odmian.
I rzeczywiście one też tak mało tulipanowo wyglądają. Niektóre przypominają nawet piwonie, a szczególnie moją ulubioną jest ta odmiana Miranda, która budzi zachwyt już w pąku. Ten pąk jest tak niesamowity, jak jeszcze wystawimy go odpowiednio do operacji słonecznej, to nawet niektórym przypomina pąki maków. Po rozwinięciu te kwiaty są bardzo mocno wypełnione, bardzo mocno, właśnie bardzo licznie wyrastają tutaj te listki okwiatu i są na tyle ciężkie, że wręcz łodygi wyginają się pod ich ciężarem. Także to, co tutaj jest widoczne na zdjęciu, to jest spowodowane właśnie tym ciężarem, tym bardziej, gdy mamy deszcz. Wówczas bardzo mocno i jest ten proces zauważalny. Mamy w grupie tulipanów także tak zwane dwubarwne, u których pojawia się nieco inne zabarwienie, najczęściej obserwowane na wierzchołku czy na brzegu listków okwiatu, ale też może być takie bardzo interesujące, też budzące zachwyt, tylko występujące na dolnej części listków okwiatu. Mamy tulipany liliokształtne, których wierzchołki kwiatów są ostro zakończone, odginają się na zewnątrz. No i też kwiaty, które zupełnie nie przypominają tulipanów, bo na przykład wyglądają jak deser lodowy. Zresztą tak ta odmiana się nazywa, ice cream, składająca się właśnie z takich dwubarwnych listków, a wewnątrz kremowych, na zewnątrz różowo-zielonych. Zachwyt u tulipanów budzi również kształt, wysokość, smukłość pąka kwiatowego i tutaj u bardzo wielu odmian tak zwanych botanicznych pojawia się taka bardzo interesująca cecha, która powoduje właśnie, że wydają nam się takie bardzo eleganckie te tulipany. Są też takie tulipany, u których kwiaty są wręcz olbrzymie. Tutaj porównanie z dłonią. Proszę zobaczyć, osiągające prawie wysokość dłoni. Także i takie mamy gdzieś dostępne. Kto lubi właśnie okazałe kwiaty, to może się takimi zachwycać. Chociaż wśród tulipanów pojawiają się też i maleńkie, takie za chwilę pokażę. Oczywiście okiem możemy także doświadczyć tego, co jest we wnętrzu kwiatu, czyli zobaczyć, jak pięknie zbudowany jest słupek, tworzący właściwie na znamieniu, czyli na tej części wierzchołkowej, wręcz taką koroneczkę w jednym i w drugim przypadku. No i oczywiście też pylniki, a tutaj akurat jasne, u tej odmiany z czerwonymi kwiatami ciemne. A więc okazuje się, że nasz zmysł wzroku może być nakarmiony wyglądem samych kwiatów, a namawiam także do ich podotykania, ponieważ są one niesamowite w dotyku, lekko takie sztywne, ale jednocześnie z tą swoją taką jedwabistą miękkością. No i namawiam też do powąchania kwiatów. Okazuje się, że tulipany, wbrew takiej ogólnej opinii, mają zapach i to bardzo wiele odmian nawet silnie pachnie. Ten zapach w różny sposób jest opisywany. Jedni mówią, że jest bardziej miodowy, inni wskazują na jakiś tam ogórkowy i tak dalej. Więc
Myślę, że tulipany są taką świetną rośliną, dzięki której możemy pobudzić nasze zmysły. I to jest bardzo ważne. A aby nie tylko stawiać na wrażenia wzrokowe, ale też i trochę powąchać, i trochę też podotykać, a może nawet i skonsumować. Ponieważ stymulacja zmysłów, a tutaj w ramach hortiterapii między innymi głoszona, daje bardzo dużo korzyści. Daje wyciszenie organizmu, daje relaksację, pozwala na poprawę koncentracji, na poprawę pamięci i wiele jeszcze innych elementów, których właściwie w tym bardzo szybkim świecie w ostatnich czasach nam brakuje. Także myślę, że ten zachwyt nad tulipanami z powodzeniem może być tutaj przekuty właśnie na korzyści dla naszego zdrowia. I jeszcze jedno zdjęcie pokazujące, jak zaczynają już powoli powiększać się słupki, które właściwie już są po zapyleniu. Kwiat zaczyna, okwiat właściwie zaczyna opadać i wtedy też pojawiają się bardzo piękne elementy, szczególnie widoczne wtedy, kiedy listki okwiatu opadną. Jednak raczej nie namawiam do ich zachwycania się ich pięknem, chociaż jest to oczywiście możliwe, ponieważ z punktu widzenia ogrodniczego poleca się jednak, aby one zostały usunięte, niedopuszczane do zawiązania się nasion, ponieważ może się to odbić na przyroście cebuli. A im większa cebula, tym oczywiście większe kwiaty, a być może nawet i więcej kwiatów. Łodyga. Czy łodyga tulipana zasługuje na zachwyt? Myślę, że jak najbardziej. Szczególnie takie łodygi, które mają rozwidlenia. Tak jak u tulipana turkestańskiego, którego można tutaj zobaczyć, pojawia się wiele kwiatów na tych poszczególnych rozgałęzieniach łodygi. Czyli mamy kwiaty wielopędowe, nazywane też bukietowymi. I od razu też możemy popatrzeć z innej perspektywy. Co prawda nie ma tutaj porównania, ale takie kwiaty tego tulipana turkestańskiego są stosunkowo małe, a więc kto lubi właśnie takie drobne, delikatne kwiaty, to właśnie również wśród tulipanów takie dla swojego zachwytu znajdzie. Poza tym wysokość roślin, a więc na ile długa ta łodyga rośnie, to także może budzić zachwyt w postaci chociażby takiego tulipana późnego, który ma łodyżkę zaledwie 10-15 cm długości. I to jest niesamowite, że te kwiaty na tak krótkich łodyżkach tak mogą okazale i pięknie wyglądać. Poza tym również łodygi mogą być zabarwione. Nie tylko mają kolor zielony, ale także mogą być zaczerwienione, zaróżowione, dzięki czemu także stanowią o jakichś tam walorach dekoracyjnych. My najczęściej ich niestety nie zauważamy, bo patrzymy bardzo wybiórczo, spoglądamy tylko na same kwiaty i właściwie nawet niekoniecznie widzimy kształt, najczęściej widzimy plamę barwną. I właśnie za pomocą tutaj tego wykładu chciałabym Państwa namówić właśnie do tego, abyśmy troszkę bardziej poćwiczyli uważność. Coś, o czym ostatnio bardzo dużo się mówi i coś, co prowadzi również do dobrych efektów zdrowotnych dla człowieka. Czyli tak, trochę takie kontemplowanie, tak, jak poszczególne elementy wyglądają. Nie tylko wyglądają, ale też
Jakie są w dotyku, czy jak pachną? Liść. Czy liśćmi tulipana można się zachwycić? Oczywiście, że tak. No i pewnie na pierwszym miejscu warto byłoby postawić te odmiany, u których liście przebarwiają się. Czyli pojawia się na brzegu inne zabarwienie niż zielone. Może to być barwa biała, tak jak w przypadku tych dwóch odmian. Ale może być też barwa żółta, to co widzimy po prawej stronie, czy również u wielu odmian botanicznych występują na liściach, no właśnie, różne wzory, plamy koloru brązowego, wiśniowego, czasami mało widoczne, czasami bardziej widoczne. Także okazuje się, że wówczas, jeżeli oczekujemy takiego barwnego efektu w ogrodzie, to warto jest stawiać na te odmiany, u których liście no, mają troszkę inne też odcienie, aniżeli zieleni, aby również przykuwały swoją uwagę wtedy, kiedy jeszcze nie kwitną. Bo normalnie liście tulipanów zazwyczaj są takie niebieskawe, to nie jest zupełnie typowo czysty, zielony kolor. Określane są właśnie jako niebieskawe dzięki temu, że posiadają nalot woskowy. No i właśnie z tego też powodu zachęcam, aby dotykać te liście tulipanów, abyśmy uwrażliwili swój zmysł dotyku, bo znowu, tak jak powiedziałam wcześniej, przekłada się to na wiele tych wartości korzystnych dla naszego zdrowia. Kolejna cecha, która wiąże się z liśćmi, to jest ich wielkość związana z długością czy z szerokością. I tu chociażby porównanie dwóch odmian u tulipa sylwestris, który jest właśnie tutaj kwitnący na żółto, mamy zupełnie takie wąziutkie liście, przypominające nawet nieco krokusy. Cebula to kolejna cecha tulipanów, która może budzić nasz zachwyt. Zazwyczaj jest otoczona brązową tuniką, która niesamowicie wygląda wewnątrz. Jeżeli oderwiemy fragment takiej tuniki, a jeżeli to zrobimy na przykład tuż przed sadzeniem roślin, które przypada od połowy września do połowy października mniej więcej, to zauważymy, że na tej suchej łusce okrywającej od środka są malusieńkie włoski, które między innymi ochraniają te części wewnętrzne, oczywiście w jakimś tam stopniu. Natomiast w zależności od odmiany, od gatunku, kolor tej tuniki, właśnie tej suchej łuski okrywającej, może być różny. Mogą być właśnie takie pomarańczowe, czy mogą być wręcz czerwonawe. Poza tym wielkość cebul tulipanów jest zróżnicowana. I tutaj zachęcam chociażby nawet, żeby z dziećmi się pobawić, uwrażliwić na różnorodną przyrodę i pokazać, jak różną wielkość mogą mieć, jak różny kolor mogą mieć, ale ta wielkość nie jest w tym przypadku podyktowana tym, że nie dorosły z jakiegoś powodu. Ten czerwonawy to też jest cebula tulipana turkestańskiego, który właśnie takiej wielkości w porównaniu tutaj do takiego klasycznego tulipana osiąga nieco mniejszą wielkość. Natomiast, co warto zrobić, to również popodziwiać cały klon tulipanów, jeśli chodzi o cebulę, bo przecież cebule tulipanów są jednoroczne. A zatem, jeżeli posadzimy jesienią jednego roku taką cebulę, to w kolejnym roku, pod koniec czerwca czy na początku lipca, kiedy powinniśmy je wykopać, powstaje coś takiego. I odnośnik, gdzie jest ta cebula mateczna, którą sadziliśmy, to jest właśnie tutaj taka część zasychająca u podstawy.
A na jej miejsce wytworzyły się kolejne cebule. Taka duża nazywana jest zastępczą i mniejsze to są cebule przybyszowe. I znowu możemy zachwycać się, jak zróżnicowane są tą wielkością i oczywiście tym, że z tej dużej cebuli na pewno pojawi się pęd kwiatowy. Te mniejsze niekoniecznie wydadzą kwiaty. I właśnie cebule, które na przykład możemy zobaczyć, kiedy zbierane są kwiaty. My w ogrodzie rzadko to robimy. Ogrodnicy coś takiego praktykują, raczej nie zostawiają cebul. To są wyjątkowe przypadki, wyjątkowe odmiany, kiedy cebule pozostają do dalszej produkcji, natomiast najczęściej te cebule są obcinane, wyrzucane. Zdarza się czasami, bardzo rzadko, że można kupić, szczególnie te, które są pędzone w wodzie, bo uprawa w szklarni może odbywać się tylko w samej wodzie, zamiast w podłożu standardowym. Wówczas możemy dostrzec urodę korzeni, niesamowicie kruchych, pięknych, białych korzeni, które właśnie z dolnej części tej cebuli wyrastają. No i jeżeli mamy duże cebule, to proszę zobaczyć, że nawet może pojawić się kilka pędów zakończonych kwiatami. Także ten urok cebuli przekłada się tutaj właśnie na urodę kwiatów. To, że zachwycamy się kwiatem z bliska, może oczywiście być powiązane z tym, że będziemy je również podziwiać z daleka, ale warto byłoby nie tylko ocenić całą kompozycję, którą widzimy, ale dostrzegać właśnie te poszczególne elementy rośliny, o których mówiłam. Tutaj taka kompozycja trochę na czasie. Dzisiaj większość osób stawia na takie rozwiązania niebiesko-żółte. I właśnie propozycja kwietnika, na którym przede wszystkim pierwsze skrzypce gra żółty. Czy tulipan różowy, także umieszczony w centralnej części. Tulipany doskonale nadają się do takich wiosennych, sezonowych kompozycji. Sezonowych, bo tak naprawdę to kwitnienie długo nie trwa, ale wcale to holendrom nie przeszkadzało 400 lat temu, aby chociażby przez te 2 tygodnie kwitnienia tulipanów mogli się nimi zachwycać, co oczywiście i my czynimy dzisiaj. Dostrzegamy, że nie tylko kompozycje jednobarwne wyglądają fantastycznie, ale także i takie w mieszankach. Z tulipanów w połączeniu z innymi roślinami cebulowymi można robić wszelkiego rodzaju różne napisy, obrazy, godła, postaci i to bardzo mocno, myślę, że też przemawia do tego, że zachwycamy się, ale pewnie znowu zachwycamy się wtedy bardziej kompozycją, aniżeli samą rośliną. Tutaj podpis, co obrazował właśnie powyższy kwietnik. Bardzo często łączone są rośliny cebulowe, to widzieliśmy też na poprzednich zdjęciach z bratkami, ze stokrotkami, z niezapominajkami. Natomiast często dzisiaj też architekci krajobrazu stawiają na tego typu rozwiązania, aby rośliny cebulowe łączyć w postaci takich mieszanych kompozycji, które właściwie rozwijają się od wiosny wczesnej do wiosny późnej, dzięki temu, że na początku będą to może krokusy, a na końcu będą to nawet czosnki ozdobne, które pewnie zakończą ten sezon roślin cebulowych. No i w tych oczywiście doskonale sprawdzają się też tulipany.
Pięknie tulipany w swej krasie można podziwiać pośród różnych krzewów. Tutaj takie interesujące też połączenie właśnie na takim zagonie podwyższonym z różnymi krzewami i bylinami. Natomiast bardzo często też robi się tego typu rozwiązania, że tulipany wkomponowuje się właśnie pomiędzy byliny. Byliny, czyli rośliny wieloletnie, a zielne zimujące, które później rozwijają się i zakrywają te puste miejsca po tulipanach. Także jest to również bardzo dobre rozwiązanie. Tulipany możemy podziwiać posadzone do różnych pojemników i tutaj szczególnie fantastyczne mogą być w pojemnikach balkonowych, na co rzadko zwracamy wiosną uwagę, ale też w pojemnikach przyłowicznych. Tak? No i coś, co rzadko też się robi, tulipany w trawniku. Zazwyczaj z cebulowych widzimy krokusy, u których bulwa jest tą częścią podziemną, czy widzimy przebiśniegi, natomiast rzadko właśnie tulipany. Dzisiaj są specjalne maszyny, które potrafią na trawniku szybko posadzić taką mieszankę roślin cebulowych. No i wtedy jest to korzystne, ponieważ łatwiej jest wykosić te przestrzenie pomiędzy roślinami, bo przecież pamiętamy, że tulipan ma cebulę jednoroczną, a więc potrzebuje liści także po kwitnieniu, aby ta cebula, te nowe cebule powstające mogły przyrastać. Stąd też ścinając kwiaty do wazonu, pamiętajmy o tym, aby na tej roślinie w ogrodzie zostawić jak najwięcej liści. No i oczywiście tutaj kolejne możliwości dla zachwytu nad tulipanami, które pojawiają się w różnych kompozycjach. Mogą one być naprawdę bardzo proste, chociażby tutaj pod kątem Wielkanocy, taka wytłaczanka, która kryje pod spodem gąbkę florystyczną, przez którą przeprowadzone są te tulipany utknięte właśnie w gąbce. Natomiast chcę Państwu zwrócić uwagę jeszcze, że również pięknie, florystycznie przydatne mogą być liście. Liście, które bardzo często są gdzieś tam z tej łodygi odrywane i popatrzmy, można je w takie ruloniki pozwijać, wypełnić naczynie, zalać to wodą, najlepiej wodą z odżywką, która będzie zapobiegała rozwojowi różnych bakterii i pomiędzy te liście właściwie mogą być powkładane kwiaty, dzięki czemu nie potrzebujemy w ogóle gąbki do ustabilizowania kompozycji. Aczkolwiek właśnie tutaj takie najprostsze rozwiązania myślę, że będą się najlepiej sprawdzały. Tulipany nawet bez dodatku jakiejkolwiek innej rośliny mogą być piękne i wtedy dostrzegamy zarówno urodę kwiatów, jak i łodygi. Inny przykład kompozycji bardzo prostej też do wykonania, ponieważ tulipany są włożone pionowo w dużych szklanych naczyń i te naczynia dodatkowo są wypełnione tutaj pomiędzy tulipanami, są wypełnione też pędami. Można do tego wykorzystać różne pędy, które uzyskuje się w wiosennym czasie przycinania krzewów czy drzew. Tulipany mogą dawać pole do popisu naszym zmysłom. Możemy się nimi zachwycać, gdy będą stanowiły chociażby ozdobę taką niewielką stołu. No ale też z ich udziałem można tworzyć bardzo okazałe kompozycje, które na tych stołach także się znajdą. Tulipany cudownie przeznaczane są do kompozycji, do dekorowania samochodów, szczególnie samochodów ślubnych, ale nie tylko, bo chociażby słynna parada kwiatowa odbywająca się corocznie w Holandii
Inne to jest pokazywanie pojazdów udekorowanych kwiatami, w tym również tulipanami, ponieważ odbywa się ona trzecią zawsze, przeważnie trzecią sobotę kwietnia. No ale nie tylko samochodowe pojazdy, popatrzmy, że również i rowery mogą być ukwiecone. No a szczególnie w tym czasie też pokazuje się te specjalne platformy z wybudowanymi rzeźbami, których powierzchnia jest właśnie okryta kwiatami. Także te kwiaty, które pochodzą właśnie z ogławiania, ponieważ pod koniec kwitnienia powinno ogłowić się właśnie tulipany, aby nie zawiązywały się nasiona. I te tulipany z powodzeniem można wykorzystać do przygotowania takiej parady kwiatowej albo też do utworzenia dywanu kwiatowego. I takie dywany między innymi w Poznaniu są tworzone. Pierwsze utworzono w 2013 roku. Państwu kilka chcę pokazać. Trzecie poznańskie dywany były w 2015 roku przedstawiające kozioł, to widok z lotu ptaka, a dwa koziołki trykające się, które także na poznańskim ratuszu się znajdują. Czy chociażby w 2017 roku był to rowerzysta. To tutaj w 2019 roku była to sowa, było to związane ze stuleciem uniwersytetu, czy w ogóle studiów rolniczo-leśnych w Poznaniu. Natomiast tulipany dają także możliwość obudzenia jeszcze zmysłu, nie tylko dotyku, nie tylko węchu, nie tylko wzroku, ale także i smaku, ponieważ kwiaty tulipanów z powodzeniem mogą być jadane i rzeczywiście są niesamowite, jeśli chodzi o wrażenia tutaj te konsumpcyjne. Także na różne sposoby można je wykorzystać, chociażby do dekorowania ciast, ale także i do dekorowania potraw, czy do przygotowywania oczywiście różnych sałatek, zup i tak dalej. Tulipan, proszę Państwa, zasłużył sobie przez te 400 lat w Europie na wielką sławę, na wielki zachwyt i rzeczywiście są one nawet stylizowane w modzie. Po lewej stronie pokazana torba przygotowana właśnie na kształt tulipana, co prawda taki pojedynczy tulipan to jest 6 listków okwiatu, tutaj jest ich nieco więcej, no ale myślę, że panie też będą wiedziały o takiej sukience czy spódnicy o kształcie tulipana właśnie, która jest tutaj na wysokości bioder lekko rozszerzana. Proszę Państwa, myślę, że przekonałam, że warto zachwycać się tulipanami, ale nie tylko kwiatami. Myślę, że warto zwrócić uwagę na wiele różnych aspektów. Namawiam gorąco do tego, aby trochę podotykać, trochę powąchać. Nawet można troszeczkę liśćmi potrzeć o siebie i usłyszeć niesamowite dźwięki wydawane przez tulipany. No i mam nadzieję, że tak jak na tym obrazku, nawet w taką burzową pogodę, zbliżającą się jakąś aurę mało korzystną dla nas, będziemy mogli dostrzegać te tulipany, że są takim światełkiem w tunelu, że są takim słoneczkiem, które polepszają jakość naszego życia dzięki temu, że właśnie możemy nimi na różne sposoby się zachwycać. Bardzo dziękuję za uwagę. Nie wiem, czy są możliwości, abyście Państwo zadawali ewentualnie jakieś pytania, czy
Czy chcielibyście Państwo skorzystać z tej możliwości? Właściwie nie uzgodniłam z organizatorami, czy możemy ewentualnie, proszę o jakieś pytania, a jeżeli nie będzie, rozumiem, że nie ma. Nie ma żadnej reakcji z Państwa strony. W takim razie bardzo dziękuję. Nie ma pytań. Otrzymałam informację. W takim razie bardzo dziękuję Państwu i zachęcam do tego, abyśmy mogli popatrzeć trochę innym okiem na otaczający nas świat, a szczególnie na tulipany. Wszystkiego dobrego. Do widzenia.